Cześć, witajcie. Dostałem zadanie do wykonania. Muszę nagrać poradnik Frankowicza czerwiec 2022. Cóż, nawet na urlopie, ale jednak mimo wszystko dbam o to, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi informacjami ważnymi właśnie z życia Frankowiczów. Dlatego też będę starał się dzisiaj, wybaczcie, ale w bardzo ekspresowym tempie, podsumować wszystkie informacje z ostatnich dni, tygodni, które w moim odczuciu będą dla Was bardzo przydatne po to, aby uspokoić się w czasie trwania tego postępowania, bądź być może podjąć decyzję pozwanie banku. Więc zaczynamy. Po pierwsze, kwestie, które ostatnio bardzo martwią kredytobiorców złotówkowych, okazały się nie tak bardzo martwiące dla frankowiczów. Dlaczego? Otóż na naszym blogu pojawił się jakiś czas temu materiał, w którym możecie przeczytać, jak stopy procentowe w Polsce, a przede wszystkim kwestie z maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie, wpływają na Waszą korzyść, na korzyść Waszych roszczeń, które macie z banku. Wobec tego możecie tam przeczytać m.in., że obecnie już od też kilku tygodni mamy oprocentowanie tego rodzaju odsetek karnych ustawowych na poziomie 10,75 w skali roku. To oznacza, że wyobraźcie sobie, dla roszczeń, średnich roszczeń typu 300-400 tysięcy możecie odzyskać nawet 150 tysięcy złotych po 3-letnim procesie. To jest czas, który oczywiście zakładamy do zakończenia tego postępowania, od momentu złożenia pozwu. Natomiast nie mniej trzeba pamiętać, że czym to postępowanie będzie trwało krócej, ta ilość odsetek będzie mniejsza. I tak możemy przeczytać w artykule, że od kwoty 300 tysięcy jest to 113 tysięcy w skali całego procesu. Od kwoty 400 tysięcy jest to 151 tysięcy. To są dodatkowe odsetki, które bank musi Wam zapłacić po wygranej sprawie. Od 500 000 jest to kwota odsetek za 3 lata, na dzień dzisiejszy 189 tysięcy. Od 600 tysięcy 227 i tak dalej, i tak dalej. Na przykład 800 tysięcy to 302 tysiące złotych pieniędzy dodatkowo wpływających na Wasze konto. W perspektywie czasu do tej pory naszym rekordzistą była osoba, która dostała 255 tysięcy złotych odsetek. Natomiast te odsetki oczywiście wcześniej były niższe, dlatego też pamiętajcie o tym, że z uwagi na to, że odsetki są naliczane w tej chwili według wyższej stopy procentowej, to ta korzyść również z perspektywy czasu może być wyższa, jeżeli te odsetki będą rosły dalej. Czyli zachęcam do przeczytania tego artykułu. Ja przede wszystkim zwracam uwagę na to, że moim zdaniem lepiej się robi człowiekowi, jak czyta taki artykuł, nawet jeżeli ta sprawa jego jeszcze trwa, no bo przynajmniej to oczekiwanie nie jest za darmo, a w szczególności, kiedy już ktoś ma zabezpieczenie roszczenia, czyli nie musi płacić rat. A tak jest właśnie, że członkowie naszej społeczności mają już takich zabezpieczeń roszczeń niemal 500 i to jest świetna informacja, bowiem nasi analitycy wyliczyli, że łączna kwota zaoszczędzona przez członków społeczności życia bez kredytu, którzy nie płacą rat dzięki zabezpieczeniu roszczenia, znacznie przekroczyła już 24 miliony rocznie. To jest ogromna suma niezapłaconych pieniędzy do banku, które, można powiedzieć otwarcie, zostają w budżetach domowych. I no, to jest świetna sytuacja, świetna okoliczność również, która może spowodować, że nie tylko to postępowanie będzie przyjemniejsze z perspektywy tego, że już zapomni się w zasadzie o kredycie, bo wiadomo, że podstawą takiego zabezpieczenia roszczenia jest m.in. stwierdzenie przez sąd już tutaj uprawdopodobnienie, że ta umowa jest nieważna. Natomiast drugim aspektem nieważnym w tej konkretnej sytuacji jest to, że musimy pamiętać o tym, że nie płacąc rat kredytowych, jednocześnie te pieniądze możemy wydawać na zupełnie inne środki, na zupełnie inne okoliczności, takie chociażby jak tutaj zapatrzyłem się, moje dzisiejsze okoliczności, czyli piękna zatoka. I dalej, oczywiście dywagując już na kanwie tychże odsetek i tychże wszystkich kosztów niepłacenia rat, to też powinno wpłynąć do predyspozycji poszczególnych banków do ugód, bądź też do zaprzestania składania apelacji. Dlaczego to jest takie istotne? No,
musimy wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Przede wszystkim apelacja dla banku na dzień dzisiejszy przy zabezpieczeniu roszczenia oczywiście to są tylko i wyłącznie koszty. Bo pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu frankowicze musieli płacić raty, wobec tego banki cały czas dostawały tak naprawdę dopływ tych pieniędzy. Natomiast na dzień dzisiejszy banki nie dostają pieniędzy. Druga rzecz bardzo ważna. Mają cały czas oprocentowanie, o którym powiedziałem, na dzień dzisiejszy 10,75 w skali roku. A trzecia rzecz, też istotna, jeżeli to postępowanie ma wyjść poza ramy pierwszej instancji, czyli banki chcą złożyć apelację, no to w takiej sytuacji również muszą ponieść opłatę 5% od złożonej apelacji. No i oczywiście wciąż te odsetki są naliczane. Wobec tego uważam, że w niedługiej przyszłości jest szansa na to, że banki pójdą na ugody sądowe. Przypominam, ugody sądowe, a nie te propozycje, które tam wynikają z jakichś śmiesznych ofert, aneksów dotyczących WIBOR-u. Przede wszystkim też dlatego, że będzie to dużo mniejszy koszt dla banku. Czy tak będzie? Zobaczymy. Oczywiście my, jeżeli będziemy sugerować podpisanie ugód, to tylko i wyłącznie na naszych warunkach, czyli na warunkach, które są zbliżone do tego, co otrzymamy w sądzie, a wiemy, że w sądzie mamy teorię dwóch kondycji. Zapraszam na bieżąco do obserwowania wszystkich naszych publikacji. Jak wiecie, mamy nieprzerwaną serię zwycięstw, tak jak Iga wygrywa, tak samo i my wygrywamy non-stop i cieszy mnie to bardzo, że nawet będąc na urlopie codziennie otrzymuję informacje z naszych działów prawnych od naszych ekspertów, że kolejna sprawa zakończyła się sukcesem, chociaż oczywiście w wielu publikacjach wyroku nawet zdalnie tutaj sam uczestniczę i też cieszę się z członkami społeczności życia bez kryzysu kolejnymi wygranymi. Pamiętajmy też, że biorąc pod uwagę w ogóle na dzień dzisiejszy te całe zamieszanie związane z WIBOR-em czy z inflacją w Europie, to też ma wpływ niestety na pozostałe kraje, przede wszystkim europejskie. I tutaj wiemy, i to jest bardzo zła informacja dla frankowiczów, że władze Szwajcarii zdecydowały o tym, że będą jednak chciały stłumić inflację, przez co będą podnosiły stopy procentowe w Szwajcarii, a to niewiele trzeba chyba Państwu mówić, będzie miało wpływ również na wzrost Państwa raty odsetkowej. Jak wiecie, dzisiaj Wasza rata odsetkowa w tym miesięcznej racie, którą odprowadzacie do banku, jest niewielka, co prowadzi do tego, że tak naprawdę jeszcze da się płacić ten kredyt. Natomiast jeżeli wyobraźcie sobie teraz, ta rata odsetkowa pójdzie w górę, a wiemy, że specjaliści, eksperci w całej Europie twierdzą, że będzie to wzrost o kilka punktów procentowych hipotetycznie możliwy w ciągu najbliższych miesięcy, czy też kilkunastu miesięcy, no to ta rata, powiedzmy za rok czy za dwa, mówię o racie odsetkowej, może być no wielokrotnie wyższa, co może doprowadzić też do tego, że nagle będziecie mieli dwukrotnie wyższą ratę w ogóle, którą musicie wpłacać do banku. Czyli jeżeli mieliście na przykład 3,5 tysiąca, to jest możliwe, że ta rata będzie wynosiła 5 czy nawet 6 tysięcy w niektórych skrajnych sytuacjach. Także trzeba pamiętać o tym, że na pewno sytuacja geopolityczna i inflacja, która zawsze jest skutkiem niestety wojny, będzie miała wpływ również na Szwajcarię. Miejmy nadzieję, że jeżeli będą rosły stopy procentowe, to będzie spadał kurs franka do złotego. No, gwarancji żadnej nie ma oczywiście. Tutaj raczej też eksperci mówią o dalszym wzroście kursu franka. No i jeszcze raz przypominam, że ci, którzy mają zabezpieczenie roszczenia, naprawdę nie muszą się tym przejmować. Ja sobie zdaję sprawę, że tylko w Wydziale Frankowym w Warszawie takie zabezpieczenie roszczenia przy spłaconym kapitale można osiągnąć. Natomiast no na pewno to jest i tak ogromna liczba, bo przypomnę, niemal 500 już członków społeczności życia bez kredytu nie płaci tych rat i to jest świetna wiadomość dla tych, którzy mają sprawy w Wydziale Frankowym i zachęcam, że jeżeli jakakolwiek osoba nie miała złożonego wniosku o zabezpieczenie roszczenia przy pozwie, bo chociażby nie był spłacony kapitał, to piszcie, dzwońcie czy do nas, czy też jeżeli macie jakichś innych swoich prawników, aby zweryfikowali, sprawdzili na podstawie zaświadczenia, które możecie pobrać sobie zapewne z banku za ostatnie rok czy dwa, albo po prostu złożyć wniosek o wydanie pełnego zaświadczenia. W tej chwili to jest niewielki koszt, najczęściej 50, może 250 zł. I wtedy dowiecie się, czy możecie już przestać spłacać raty, bo naprawdę dobrze się zabezpieczyć przed potencjalnym wzrostem zarówno procentowania, jak i kursu franka. Przepraszam, że musiałem Was trochę postraszyć tym, no ale prawda jest taka, że my też przecież nie żyjemy w bańce, też czytamy to, co się dzieje na świecie, w Europie, co mówią inni analitycy i naszą rolą jest przekazywanie po prostu sprawdzonych informacji.
Taką też sprawdzoną informacją są dni otwarte naszej kancelarii. Życie bez kredytu daje Państwu bardzo dużo możliwości. Wiecie o tym, że staramy się na bieżąco informować o wszystkim, wychodzić do Was. Między innymi teraz aplikacja Prawomocni Pomocni, aplikacja mobilna, którą możecie pobrać zarówno z App Store, jak i z Google Play. I tam na bieżąco możecie sobie słuchać wszystkich materiałów, które są zebrane w jednym miejscu, czytać również artykuły na blogu, ale też jest dla członków społeczności Życia bez kredytu, którzy pozwali z nami bank, jest zakładka premium, gdzie możecie poprosić o kod dostępu i tam macie jeszcze lepsze, większe możliwości, jeszcze lepszy dostęp do informacji. Między innymi możecie też się spotkać z prawomocnymi pomocnymi, czyli z członkami społeczności Życia bez kredytu, którzy już prawomocnie wygrali i chcą się dzielić z Wami po prostu swoim szczęściem i odpowiadać na pytania, jeżeli takowe będziecie mieli odnośnie możliwości pomocy im. Oczywiście oni też służą pomocą cały czas, są dostępni, można sobie zarezerwować spotkanie poprzez Booksy chociażby, no ale również strefa premium to są zaproszenia na nasze imprezy eventowe. Chcemy wyjść z tego online'a, w którym jesteśmy od wielu, wielu już miesięcy, jak nie lat, i chcemy też zaproponować Wam spotkania na żywo, dlatego też wszystkie znaki na niebie Ziemi mówią, że już w ostatni weekend czerwca zapraszamy serdecznie wszyscy, którzy mają dostęp do strefy premium, dostaną zaproszenie na specjalny event, który odbędzie się w okolicach Warszawy. Będzie to, no, można powiedzieć, podsumowanie dni otwartych Życia bez kredytu, gdzie będziecie mogli również posiedzieć z nami, porozmawiać, wymienić się opiniami. Także serdecznie zapraszam Was zarówno do wszystkich naszych materiałów na bieżąco na YouTubie, na również Facebooku, jak i do ściągania aplikacji Prawomocni Pomocni po to, abyśmy mogli się później spotykać również w realu. Dziękuję serdecznie, to wszystko na dziś. Pozdrawiam z urlopu, ale niedługo do Was wracam i widzimy się na żywo. Trzymajcie się, pa!